Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, a tu i oczywiście Ori and the Blind Forest. I cóż, kontynuujemy naszą przygodę. Ostatnio to już ten dialog był, więc pozwólcie go przeominę. I teraz tak, ziemia jest niestabilna, oczywiście. Żeby nie było... Wiedziałem akurat co w tym momencie zrobić, więc nie będę udawał, że nie. I tak. W tym momencie, jeśli dobrze pamiętam, dostaliśmy zadanie, żeby dostać się do jakichś tam jaskiń po... Bo coś, niestety nie pamiętam dokładnie co to było. Pamiętam, że coś chyba... Coś z wodą? Ale nie jestem pewien, jak mówiłem, no... Nie pamiętam, chociaż minęło zaledwie... 3 dni? Kiedy ostatnio grałem? Jakoś tak, ale dobra, mniejsza z tym. Po prostu łazimy, zwiedzamy, robimy... To co trzeba zrobić. Przechodzimy grę, odkrywam historię, takie tam sprawy... O, widzę znajdźkę. Ale dobra, zanim to, to jeszcze... Tutaj coś jest? Aha. Tylko tego czegoś nie jestem w stanie w ogóle otworzyć, ani nic, dobra. To złazimy tędy. Pewnie to będzie błąd, ale czemu by nie? U. Dobra, dostaliśmy kontener punktowy i... Dalej są jakieś bramy, których nie jestem w stanie otworzyć. Przy czym no niestety jestem w stanie powiedzieć, że... Nie pamiętam jak konkretnie się będzie otwierało w kontekście takim, że kiedy to dostaniemy i takich okolic powiedzmy tego wszystkiego, ale niestety wiem co je otwiera, więc te... Nie będzie tej niespodzianki, ale jak mówiłem, no niestety w przypadku Oriego jedynki gram na pół ślepo, nie całkowicie na ślepo jak to miało miejsce w przypadku dwójki, bo jednak no... Chociaż te podstawowe elementy jakieś tam kojarzę. Oha. Chyba właśnie to znaleźliśmy. A no. Duch, który tutaj zginął, był silny i odważny. Posłuchaj jego głosu. Był on w stanie skupić nasze światło. Okej. Chyba to będzie co? Jeśli tak, to nieźle. I uwaga, uwaga. Tak, to jest to. Więc przed chwilą mówiłem, w sumie nie chcę psuć zabawy, ale wiem o co chodzi. Nie wiem do końca kiedy. A tu nagle w tym oto momencie właśnie mamy już to odblokowane, więc te... To tyle z mojego biodolenia, gadania, że nie wiadomo. Teraz już mam wszystko, więc tak, super, punkciki, inne rzeczy. Wow. Żeby nie było, naprawdę nie ukrywam, nie pamiętałem, że to było tak wcześniej, spodziewałem się, że to będzie... Trochę później. Czym podkreślam, spodziewałem się, że będzie później, ale nie pamiętam dokładnie kiedy, więc no. Jak widać, moja pamięć tutaj dała się we znaki, po prostu udowodniła, że... No, że się mylę mocno i tyle. I dobra, boom. Można iść dalej. W sumie nie wiem po co, ale tak możesz na... chwilę, tu byliśmy chyba kiedyś. A faktycznie tak, byłem tutaj. O, ciekawe. Czyli znaleźliśmy sobie skróta. Fajnie. Dobra, ale mniejsza z tym. Mamy skróta, super. I w ogóle, ale no, bardziej chciałbym się skupić teraz na przechodzeniu głównych miejsc i tak dalej. I ogólnie zwiedzaniu, odkrywaniu i w ogóle, tak najłatwiej mówiąc. I w sumie, nie wiem czy o tym wspominałem już, ale tak na wszelki wielki wspomnę wam tu i teraz jeszcze. Oczywiście, grając w tego Oriego, podobnie jak w dwójce, chciałbym wyzbierać mniej więcej wszystko, co mogę. Czyli zrobić to całe 100%. Oczywiście nieprawdziwe 100%, w zasadzie przejść na każdym poziomie trudności, jakieś tam nie wiadomo co, ale... No, wyzbierać wszystko, odblokować wszystko, takie tam sprawy. Nie, nie, Ori. Nie, spa, daję. Ach, super. Po prostu super. Pomarnowałem sobie życie niepotrzebnie i w ogóle. Dobra, na spokojnie. Okej. I znowu spadnie. Brawo ja. Wiecie co, chyba definitywnie muszę zaraz magnes na punkty sobie wykupić, bo jednak jeśli tego nie zrobię, to prawdopodobnie nie. No, będę się tak męczył non-stop, po prostu. Na to nie mogę pozwolić, więc tak. Wejdziemy tam trochę wyżej i pozwólcie, że aktywuję właśnie ten link. Tam nie ma szans, żebym teraz się dostał, więc nawet nie będę
udawał, że mogę mieć szansę czy coś. I tak, tutaj mogę chyba postawić to coś. I teraz tak, dobra, punkty. I teraz tak, pozwólcie, że też przy okazji zobaczę, gdzie co jest oferowane. Mhm. O, to akurat będzie bardzo fajne, jako że mam czegoś Charge Flame'a w sobie. To jest fajny, dasz jakiś tutaj. Jakieś inne rzeczy tutaj. Szarżowanie, oddychanie pod wodą, jeszcze jakieś inne rzeczy. Trójny skok, okej. Okay. I lepsza obrona, dobra. Tutaj jest coś ważnego. O, to byłoby fajne, ale wiecie, no. Powiem szczerze, niestety jestem z tych, co wiedzą, że niestety nie. Co jest? Dobra, na razie wezmę po prostu to, żeby już chociaż część znajdzie, wiecie, leciała do mnie, będzie trochę łatwiej w ogóle. Okej. Okay. Dobra, to nie jest takie proste w sumie. Oczywiście. Muszę się utrzymać i jednocześnie atakować. Oczywiście. Pewnie powinienem użyć tego Charge Flame, ale... No, nie będę ukrywał, niestety nie jestem z tych, kto to lubią używać czegokolwiek, co ma ograniczone użycia. Więc no, dobra, mam tu zapis, na szczęście. I tak, jesteśmy w kolejnym miejscu. Okropnym z wyglądu. Ale tak, ogólnie kolejne miejsce, w którym powinniśmy być, czyli pajęcze jaskinie. Drzwi energetyczne. Tu potrzeba 4 komórek energetycznych, z tego co widzę, więc tak, no, nie wejdę. Nieważne, jak bardzo chciałbym tylko 2, więc to co tam jest, musi albo być na zasadzie, że dostaniemy się tam dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli komórki, ale to jest w zasadzie, dojdziesz tam w odpowiednim czasie, albo niestety jest to coś na zasadzie, że mogę tam pójść teraz, albo później i w ogóle, ale teraz tam nie wejdę, bo mam za mało energii. W ogóle patrzę, co jest, jakaś tam jakaś lampa. Ciekawe, po co ona? Nie wierzę. Tak naprawdę tylko ja potrafię. Ale cóż, no jak już mówiłem, to jest kwestia tego, że... No nie jestem najlepszy w gry, które wymagają zręczności, zwinności, takich innych kwestii. Zresztą, kto nie wierzy, niech zobaczy starą playlistę moją, w sumie z... Chyba był początek tamtego roku? Jak czegoś tak? Ale właśnie z Wariego dwójki tam. Po prostu zobaczycie, jak wspaniale mi to wychodziło. W szczególności niektóre sekwencje. O kurczę, będę musiał kiedyś chyba wrócić do Wariego 2. Co z tego, że niestety znam większość plot twistów i innych takich rzeczy. Wiem, że nie będzie to samo. Brawo, po prostu. Klawiszologiem się myli to mocno. Żeby nie było, tym razem nie chciałem robić kolejnego zapisu. Tym razem właśnie myślałem o tym, żeby... chcę wybuchnąć to. Ale oczywiście zamiast wybuchnąć to... tak, zrobiłem zapisem. Teraz nie zobaczę, co jest w tamtym miejscu. Chyba, że właśnie to zadziała. Chociaż wnętrze niestety nie zadziała. Mutek po prostu. I prawie znowu bym się to samo zrobił. Okej, to tym razem w takim wypadku podejdę tutaj. Co my tu mamy? Aha. Jakieś coś... Komórkę życia, okej. Fajnie, fajnie. Tylko no... To z tego, że jest tu komórka życia, jak no. Nie pomoże mi to w żaden sposób. Ze zdobyciem energii potrzebnej, żeby teraz to wybuchnąć tam, pójść. No cóż. Wygląda na to, że będę musiał teraz się trochę cofnąć. Albo liczyć na to, że z wrogów zacznie wpadać energia, chociaż mało to prawdopodobne. Cześć, światełka. A, dobra, tu mieliśmy coś takiego, więc nie ma co się nawet przejmować jakoś szczególnie. Wow, dużo tego. Teraz bardziej zaczynam się wydawać, że na nich to powinienem Charge Flame używać, a nie się bawić z zwykłymi atakami. Tak, pewnie byłoby dużo lepiej, ale no, znając mniej mój upór i moją upartość, to... No. Charge Flame'a za bardzo używać pewnie nie będę. Chociaż w sumie to samo mówiłem na początku o różnych umiejętnościach w dwójce.
które później chociaż kosztowały energię, co były przez mnie używane ciągle. Dobra, i tym razem boom, tak, spadaj spokojnie. Nie, nie. Ach. Powinienem zapisać, zanim będę wracał, zanim będę tam szedł, no oczywiście, ale tak. Ja oczywiście w swojej mądro głupocie tego nie zrobiłem. I teraz no. Ej, trzeba powtarzać. Właśnie o tym mówiłem, że pewnie to będzie na początku dziennym tutaj w tym Orim. Bo ja nie przyzwyczajony, wiecie, do tego, że takie rzeczy są. Co z tego, że w sumie gram w Dark Souls tak na co dzień i powinienem już przywyknąć do tego, że wiecie, no. Tylko widzę coś podobnego do ogniska, czy tam jakiś płomyk, cokolwiek. Po prostu rozumiecie, jak widzę tylko miejsce tego typu, to od razu powinienem nie myśleć dwa razy, tylko go dotykać i zapisywać, ale... No powiedzmy sobie szczerze, co z tego, że powinienem, jak jestem sobą, jak zwykle, nie za bardzo mi to wychodzi. A i przy okazji teraz, jak jeszcze przy tym jesteśmy, to dawaj. Chciałbym spróbować tego użyć. A nie, dobra. Jeśli tego nawet używam, to niestety unicestwia tylko tamtego, więc... Nie, nieopłacalne. Lepiej używać zwykłych ataków. Chociaż, żeby nie było, to też jest takie fajne, bezpieczniejsze, może podniekąd nawet. Dobra, jeszcze tego nie wybuchłem chyba w takim wypadku. Co nawet nie miałem jak, więc... Ja tak głupie pytanie zadałem sobie samemu w tym momencie. Tak, drzwi nie przejdę, już to wspominałem. Tak, zdecydowanie może łatwiej byłoby na klawiaturze. Ale ja uparty, będę siedział i grał na padzie. No czemu nie? Ale mniejsza z tym naprawdę. Skupmy się na ważniejszych kwestiach, czyli całym. Na tym, że trzeba tu wybuchnąć. I znowu bym zrobił to samo. Ja się chyba nigdy nie nauczę klawiszologii. Okej, okay, to tym razem, tak. Okej. Okay. Tym razem jestem już mądrzejszy, bo zapisałem się na szczęście. Więc ponownie spadamy, tak. I tym razem, dobra, tym razem dotarłem. Chociaż w sumie idę w tą stronę, nawet nie wiem, gdzie tak naprawdę jest. Okej, dobra, już teraz już wiem, że dobrze plazłem. Komórka energetyczna, super. Jeszcze tylko jedna i będziemy mogli zobaczyć, co się kryje za tymi drzwiami tajemniczymi. Cześć, pajak. W sumie przydało się zwiększyć trochę mojej skuteczność ataków. Chociaż w sumie do tego czasu to jeszcze dużo, dużo, bo w sumie są też ważniejsze rzeczy niż tylko skuteczność ataków do ulepszania. Dobra. Cześć, cześć, pajak. Papajak. Wow. Nie, nie, nie. Wychodź, wychodź z tej mazi. Tak. Minacie tego chyba się teraz nazwać nie da, niż maś. No ale tak, dobra. Ura. Odbijadło. Energia. Więc my jesteśmy w tym momencie, to może warto by, tak? I zobaczymy, czy możemy coś ulepszyć. Większość podnoszajek będzie widoczna. Tutaj będą rzeczy typu leczenie. Powiem szczerze, że to akurat jest chyba drzewko, które na razie mnie najmniej interesuje. Co tu jest ostatecznie? O. A. Takie trochę cheaty. Dobra, fajne rzeczy, ale chyba na początku bym skupił się na takich rzeczach, jak to właśnie, czy coś. No. Przynajmniej póki wiecie, wszystko jeszcze jest za jeden punkt dostępny, to tak. Teraz w teorii ten mój wybuch będzie jeszcze skuteczniejszy w walce, co z tego, że i tak, jak już się powtarzam, zapewne na 99,9% nie będę z niego korzystał w bitwie. A nawet jakbym chciał, to będę o nim zapominał, no bo ja jestem w końcu sobą i znam swoje możliwości. Dobra. I teraz tak, są dwie trasy. Oczywiście bym chciał najpierw pójść tam, gdzie jest wyżej, ale z tego co widzę, to tam się nie dostanę, przynajmniej nie bez dodatkowych skoków. A jak już w sumie sam sobie zaspoilowałem, teraz będzie to podwójny skok i mogę go uczynić potrójnym skokiem, jeśli odpowiednim... No, odpowiednią umiejkę posiądę, czyli odpowiedniego perka. Tym powiem wam szczerze, to jest coś, co można powiedzieć wyróżnia Oriego na tle sequela. Często mi to co mocno wyróżnia jedynkę od dwójki, tak łatwiej powinienem powiedzieć. Właśnie tutaj mamy taki system, powiedzmy, rozwoju, wiecie, przez perki, czyli przez wykupywanie punktów umiejętności, takie rzeczy. W dwójce natomiast było, pamiętajcie, tam kupowanie różnych efektów i te kamienie, których mieliśmy ograniczoną ilość, którą możemy nosić. Oj, jakiś groźniejszy wróg. Ale każdy dawał efekty. Powiem szczerze, oba sposoby są bardzo fajne, obie opcje są bardzo dobre moim zdaniem, ale trochę nie ukrywam, w tej części moim zdaniem jest w
pod tym względem trochę za łatwo, że wszystkie efekty naraz się ma. Wiem, że został tak stworzony i w sumie tutaj nie ma jakiejś takiej wielkiej różnorodności czy coś, żeby mówić o takich rzeczach, ale no. Proszę, proszę, proszę. Nie, nie uda się. Muszę stać gdzieś tutaj, chyba żeby to się udało tym razem. Nie. No. Serio? Halo, glut, no stoję tutaj. Może się uda? Czyżby? Aj, niestety. I w ten sposób tam nie otworzę. A szkoda. Bo liczę naprawdę, że cokolwiek tam jest, to dostanę, ale... A, to jest komórka życia, czyli tam trzeba wejść w jakiś inny sposób. Okej. Lepiej to zapiszę, bo widzę tutaj dużą otwartą przestrzeń, a takie rzeczy nie należą do najlepszych. A właśnie o tym mówię. Chyba mam pomysł, co trzeba zrobić, ale no. Coraz bardziej zaczyna mi się wydawać, że w to miejsce chyba nie powinienem iść teraz. Tam. Coś mówi, że naprawdę nie powinienem iść, więc może zawróćmy. I skupmy się na przechodzeniu jakichś łatwiejszych lokacji. Co w sumie łatwiejszych lokacji, ja ci powinien powiedzieć łatwiejszych miejsc, no, ale wiadomo o co chodzi. Dobra. O, okej. Czyżbym... Nie. Od tej strony tam nie wejdę, a szkoda. Ale cóż, przynajmniej kamień mapy będę posiadał, więc nie jest tak źle, okej. Super, fragment kamienia mapy. Powinien być z siebie dumny, Ori, że to zdobyłeś i w ogóle. Co z tego, że dla mnie to jest bezużyteczne. Przynajmniej na obecny moment. W sumie jedne, co tak teraz przychodzi do głowy, to czy... Aby na pewno... Wiecie, tutaj nie ma wejścia. Oj, nie ma. Szkoda, liczę naprawdę na coś. Zaczynają. Ja to ciągle mordzę, że chcę znaleźć, a potem się okaże, że no, zbieram wszystko w parę sekund, niczego nie będzie. Swoją drogą, nie wiem, czy pokazywałem, ale tutaj macie pokazane wprost wszystkie moje statystyki, ile zginęło, ile mniej więcej procent gry mamy zrobione. Ile na ile czego odnalazłem i takie tam inne głupoty. No, przy okazji mamy tu chyba jakąś dziwną żabę. Ta, to wyglądało trochę jak żaba, jakaś dziwna. I jest mapa. O. Aktywować ją, czy nie? W sumie czemu nie? I tak wielkiego sensu nie ma, żeby to trzymać. Dobra. Póki pamiętam jeszcze to... Tak, zapis i teraz najgorsze. Bo z jakichś rzeczy do podniesienia nie mogę tam się dostać. O, najgorzej. Czyli cokolwiek tam jest, teraz tam nie wejdę. Szkoda. Wiecie, to jest takie... Najgorsze, co można spotkać gracza, który lubi znajdźki, lubi zbierać, lubi eksplorować i w ogóle. Zobaczyć coś, co można zebrać, zeksplorować, dostać i w ogóle. Ale on nie może tego ruszyć, bo... No. Bo nie ma jakichś rzeczy potrzebnych, żeby się dostać w to miejsce. A teraz chyba jakiś żabę. Dobra, wiecie co, tutaj chyba jest trasa dalej. Oj. Tylko nie to, znowu. Okej, dobra, damy jakoś sobie z tym radę, ale... Ja teraz potrzebuję tych niebieskich. Nie tego wszystkiego. Dobra, mam jedno niebieskie, więc trzeba się wrócić, bo tam widziałem, wiecie... Co takie do wybuchania. Właśnie to. A ja nie przepuszczam okazji takim znajdźkom, więc... Po prostu idziemy. Dalej światło, już nie pamiętam jak się nazywasz, wybuchnij to, aha. Tylko tyle, serio. Ale szkoda, że nie ma jakiejś większej, lepszej nagrody, ale dobra. Lepszy życz, aniżeli nic. I tak, teraz nie mam jak tego zapisać, ja widzę, że to jest jakieś... Wyzwanie śmierci, czy coś. Chociaż nie, chyba powinienem w tamtą stronę to ciągnąć, bo... Tutaj tego nie ma, jak wyciągnąć, więc chcę. A. Dobra, to jednak nie było żadne wyzwanie śmierci wielkie, czy coś. U. Dobra. Swoją drogą nie kojarzę, żeby tu kiedyś było oryginalnie, wiecie, od teleportacji w jedynce. Może to jest kwestia tego, że teraz gram w definitywną edycję. Wcześniej w zwykłą grałem, czy coś. Nie wiem, jak mówię, to było lata temu, więc nie do końca kojarzę. I
Jednak ten kamień był tu potrzebny, czyżby? Cak, bez niego raczej nie przejdę, więc tak, ponownie zapiszę i będę trzeba go wypchać. Dobra, no to idziemy. Okej, pchaj, pchaj, Ori, pchaj. Pchaj kamienia. Chociaż nie, najpierw pociągnij trochę, może będzie bezpieczniej i łatwiej, niż gdybyś tam miał utykać. Okej. To teraz idziemy. I miejmy nadzieję, że nie zginiemy przy tym. Okej. Jakimś cudem mi się to udało, więc brawo ja. I teraz jeszcze jedna ważna kwestia. Ciekawe, czy w ogóle tak było to zaplanowane, czy w dobrą stronę idę, czy wiecie, zresztą się nie okaże, dajmy na to, że nie powinienem tutaj wchodzić. I w ogóle. Okej, chyba tak, sądzę po tym, że on tutaj coś gada. Gdy Ori przyniósł światło i nadzieję do lasu. Aha. Okej, inni tam byli chyba. Coś tam z ciemnością i strachem, dobra, mniejsza o tym. Najważniejsze jest to, że spotkaliśmy tutaj właśnie pająko podobnego stworka, którego możecie kojarzyć z dwójki. Gumon z zapomnianych ruin. Musiał... Aha, musimy śledzić jego, czy podążać za jego krokiem. Musimy dostać to, co ukradł. Odzyskaj wodną żyłę. O nie. Idź mnie z tym. Idź mnie z tym, nie. Gro. Czemu mi dajesz ciągle tych wrogów? Oni nie są nawet fajni, ani nic, tylko po części irytujący. Dobra. Okej. Okej, dobra. Wybacz, wszystkie cięcie, ale niestety tak jakoś wynikło i... Gumon pobiegł dalej, ukradł to coś, dalej go nie ma. My musimy zwiedzać i w sumie... Macki, jej, jak ja nie lubię tych macków. A to z drugiej strony są fajne pod tym względem, że właśnie pozwalałem otwierać niektóre przejścia. I są chyba w sumie warte sporo punktów, patrząc na to, że już mamy ćwierć po tym, jak no... Dopiero co zdobyliśmy punkt. Teraz nawet nie będę czekał. Robimy to. I jak mówię, chociaż ostatni ten za jeden punkt. Dalej, no niby mógłbym to robić i... W ogóle... Żadnych chętnie to do tego doszedł, chociaż już widać, że nie będę mógł, bo na tym się tak szczerze zatrzymam. Ale no dobra, mniejsza z tym. Teraz idziemy tutaj. Chociaż nie było, nie idę tam dlatego, tylko... O, tu jest jakieś przejście i wiecie, chciałbym zobaczyć, czy jestem w stanie tutaj coś zrobić i... Komórkę umiejętności żeśmy znaleźli. Brawo ja. Inaczej mówiąc, cześć macka, pa macka. W tym oto momencie możemy znowu się rozwinąć. I powiem szczerze, no... Tutaj już potrzeba dwóch. Więc, no... Chciałbym to jeszcze uzbierać, ale nie wiem, czy trzy poziomy warto czekać, czy nie inwestować właśnie w takie różne rzeczy. Bo jednak, no, tutaj są... też dosyć przydatne rzeczy, powiedzmy. Chociaż... Nie, no chyba nie ma tu niczego już tak teraz istotnego dla nas. Jeśli już to takie rzeczy, ale... Tutaj potrzeba double jumpa, więc tego nawet nie mogę używać. A, tutaj potrzebuję... W sumie to, co posiadam. Dobra, trudno. Będę oszczędzał w takim wypadku. Jak na razie nie mam niczego, co by mnie tak interesowało, co ciekawsze są mi tak ograniczone teraz przez to, że nie posiadamy jakichś konkretnych, chcielszych zdolności czy coś. Czyli tu są po prostu te macki, nic więcej. No w sumie ta macka, bo tak prawda jest taka, że to jest po prostu pojedyncza macka, która wyskakuje w różnych miejscach, w zależności od tego, gdzie my jesteśmy. I no. W sumie te. Pamiętam, że kiedyś zawsze mnie strasznie wkurzały. Teraz z perspektywy czasu bardziej wkurza to coś. Te małe glutki. Dobra. Tam wyżej się nie dostaniemy, więc tak, mogę tutaj coś sprawdzić, ale raczej niczego nie ma. No.
i się zamknął. To, że on się tam zamknął, powiem szczerze, nie jest żadnym problemem, nic. Bo akurat nawet znam odpowiedź na ten problem. Ale no, to za chwilę. W sumie ja idę gdzieś, nawet nie wiem, czy powinienem tutaj zaglądać, ale no to taki standardowy ja. Super. Po prostu super. Dobra. Ponownie idziemy. Tym razem mam nadzieję, że będę ostrożniejszy. Nie zginę w taki głupi sposób. Dobra, chodźcie. Chodź tam, maluchy. Chodź tam, maluchy. Dobiję was z bezpiecznej odległości. I dobra, ponownie idziemy tutaj. Ponownie zobaczymy, jak on ucieka. Szkoda, że nie da się tego jakoś przyspieszać, jak już się to widziało, ale no cóż. Teraz zrobię w sumie to, co trzeba, żeby jak najbardziej sobie ułatwić życie, czyli tak, potem tutaj. Jak to mam odlokowane, to teraz tu. I proszę, i tak dalej, tam po prostu przy tych macek trzeba będzie zrobić taką, powiedzmy, linię dostawczą, żeby dostarczyć ostatecznie pocisk macki właśnie tam, pod tą bramę i tak dalej. Ale zanim coś, to chcę sprawdzić to miejsce, tym razem oczywiście mądrzej robiąc zapisa. I widać, że tu się nie dostanę, bo znowu jest jakaś podłoga, której nie jestem w stanie przebić. Dobra. Więc zobaczmy, czy jest cokolwiek innego. Prawdopodobnie nie, więc zmarnowałem tylko trochę czasu. Ale okej. Okay. Zapomniałem przytrzymywać, trzeba, żeby zapisać, okej. Okay. To teraz to, można iść już spokojnie dalej. I teraz tak, tutaj. Okej. Okay. I stąd tutaj bezpośrednio. No dobra, dawaj. Nie muszę, żeby się zbugowało coś. Aha, to muszę być na ziemi po prostu. I tam u góry chyba coś było, ale teraz tego nie sprawdzę. Po prostu, bo nie mogę. Więc idziemy dalej. Księżycowe grotto. A więc tak normalnie i po ludzku to jest księżycowa grota. Powiem szczerze, nie za bardzo kojarzę to miejsce, ale już widzę, że go nie będę lubił. Bo widzę chyba, co będzie największym problemem w tym miejscu. I żeby nie było, ani trochę mi się to nie podoba. Da. Dobra. Brawo ja po prostu. Ale coś, jakoś trzeba będzie sobie z tym poradzić wszystkim. Oczywiście nie potrafimy tak łatwo chodzić i fajnie jak on, więc co? Będziemy musieli trochę półśrodkami to wszystko zrobić i dobra, udało się, przynajmniej tyle. Oczywiście to jest dopiero pewnie połowa wszystkiego, więc chcę. Przeciwnicy oczywiście już czuć, że są wytrzymalsi. Teraz zapisujemy. I nie wiem, czemu nie chce mi tam do góry wskoczyć. No, serio. Ja mam nadzieję, że szybko dostanę już tego podwójnego skoka, bo powiem wam szczerze, że to już mi zaczyna wkurzać coraz bardziej. Chociaż, no, podwójnego skoka albo coś, żeby nie było, bo cokolwiek by to miało być, nie być, bylebym tylko mógł łatwiej się poruszać, to będzie już fajne. Tak, nie wiem, chociażby możliwość wspinania się, tak jak to było w dwójce, zamiast... O, no tego. Zamiast tych dziwnych skoczków. No i pamiętam, że to była jedna z najlepszych rzeczy, które znalazłem w dwójeczce w sumie. Była poboczna, wiele osób pewnie twierdziło, że jest zbędna czy coś, ale ja to nawet lubiłem. Ja się możliwość wspinania się od tak po prostu nawet bez tego. Nawet bez... niebieskiego muchu, który tam był takim specjalnym czymś pod wspinaczki. Dobra. A tutaj mogę coś zrobić? Chyba nie za bardzo. Ała. Okej. Okay. Groźnie to. I ta ponownie scenka, którą muszę zobaczyć. On idzie tam w dół, ja oczywiście jestem z tych, co to powiedzą mnie. Ja idę gdzie indziej. I co z tego, że w sumie tutaj nasz główny cel to odzyskać to coś, co tam ukradł i w ogóle i tak dalej. Nie, ja jestem z tych głupio mądrzejszych. Chodź. Oj, nie. Dobra. W ten sposób to chyba nie zadziała. Więc chyba nie jestem w stanie go pokonać. Ciężko byłoby mi wykorzystać to
tą zgniatarkę przeciwko niemu. Ona bardziej jest przeciwko mnie niż przeciwko niemu. Ojej. Okej, tam jest tego dużo. Wkurza mnie to delikatnie mówiąc, że takie zgniatarki natychmiastowe są, ale jakoś sobie poradzę. Okej, a właśnie da się go pokonać jakoś? Ciekawe. A nie, jest odporny przynajmniej na ten zwykły atak, więc moja jedna szansa to jest... Czyli wybuchem można go zranić, a potem co? Żeby nie było, powiem szczerze, nie kojarzyłem tego. Ani trochę tego nie kojarzyłem, więc dlatego to jest takie zaskoczenie, ale... No. Warto wiedzieć, na pewno przydatne. W ogóle. I teraz tak, co my tu mamy tak naprawdę? Może coś fajnego będzie jednak? Poza kolejnym zgniataczem. A, okej, dobra. Już widzę, jak tam się dostać. Sprytne. Okej, fajnie. I mamy czwartą komórkę. Czyli cokolwiek jest za tamtym czymś, to będę mógł teraz łatwo to sprawdzić, więc tak. Oczywiście, żeby nie było na tym, nie chcę skończyć. Jest tutaj więcej rzeczy prawdopodobnie do zauważenia, więc chcę. Czyli trzeba. Zniszcz mi to, proszę. Szkoda tylko, że no... Nie mogę tam nic zrobić, ale tak, przynajmniej mam poniszczone, więc tyle dobrego. Okej, dzięki. O. Dobra. I w tym momencie chyba naprawdę już dalej nic nie osiągnę. Więc już możemy iść teraz wprost, szczerze, z czystym sumieniem. Za tym w sumie do czego nas przymuszają, żeby iść. O nie. Znowu on. Nie zapisałem teraz wszystko od początku. Nie wierzę. To niezapisywanie mnie po prostu zabije kiedyś. Tak zabije w sensie, że wiecie. Tak, że będę miał wszystkiego aż nadto dosyć. A co teraz? Trzeba tylko ponowić to, co ostatnio zrobiłem. Nic szczególnego. I tym razem, jak już wiecie, podniosę tę komórkę, co zapiszę i nawet nie będę szedł dalej. Bo w sumie nie ma sensu. Nie. Po prostu nie. Jakim idiotą trzeba być, żeby zrobić takie... takie zlamienia. Dobra. Nawet mi już nie interesuje to światełko. Serio. No co, teraz robię speedruna. Dosłownie speedruna, nie zatrzymuję się, nie myślę o tym wszystkim. Oczywiście fajnie byłoby... Znaczy nie. Nie robię speedruna, muszę właśnie powoli i ostrożnie wszystko. Bo inaczej skończy się tak samo, jak się kończy za każdym razem w sumie. W ogóle wiecie, co jest najciekawsze? Te kamienie zgniatające spadają tylko na mój widok. Więc no. Logika gier komputerowych, ta sprawa. Tam nie mam dalej po co iść, ale i tak se pójdę. W sumie zrobię to. Teraz będzie przynajmniej bezpieczniej. Chodź, żabeł. Tak, standardowo otwórz mi to ponownie, chociaż nie wiem po co. Bo te gluty są przecież mordercze i w ogóle tam. I tutaj przeciwnik, cześć. Muszę cię pokonać, takie sprawy. Nic osobistego. Ale jednak muszę. Nie. Oj. Tak. Okej, czy w tej mazi można pływać? Że w sumie, skoro można pływać, to podejrzewam, że to nie jest maź, tylko woda, tylko no. Jako, że mieliśmy tam coś z duchem wody, czy elementem wody, to pewnie trzeba będzie ją wyczyścić. Żeby nie było, mówię prawdopodobnie, bo nie pamiętam, jak to było. Wiem, że to będzie potem sekwencja podwodna i w ogóle będzie woda. Ale no, żeby nie było, naprawdę nie pamiętam, jak to wyglądało i czy to najpierw trzeba wyczyścić tą wodę, czy jak, czy co. I czy to jest woda, czy to jednak coś innego, nie wiem. Ale dobra, tym razem już mamy wszystko na spokojnie ogarnięte. W sumie jak przy tym jestem, to jeszcze szybko można pobiec z powrotem, zrobić zapis na tym punkcie zapisów stabilnym. I cieszyć się tym, że mi się udało. Dobra.
swoją drogą drugi punkt, co będę mógł ulepszyć tamto pierwsze za dwa punkty, potem ulepszyć sobie znowu atak i do momentu zdobycia jakiegoś nowego czegoś będę musiał skupić się na innych drzewkach rozwoju. Dobra, tam nawet nie jestem w stanie teraz wejść prawdopodobnie bez umierania. Nie wiem czemu przypina się do ścian. Super. Level up, więc dobrze jest. O, ale zanim coś tu tak, tutaj przy ścianie. Drzwi energetyczne za dwie komórki. Nie idź. Ach. Nie chciałem iść. Powiem szczerze, jak widziałem tam te drzwi za dwie komórki, to już stwierdziłem, że chcę je otworzyć, tylko zobaczyć delikatnie, co jest po tej stronie. Oczywiście musiałem wpaść w jakąś pułapkę. Wkurzające to, wiecie. Bo nie, nawet nie chciałem tutaj do końca iść, a on i tak zarzucił na mnie swoją pułapkę, czy co tam było. Aj, na. Teraz muszę po prostu przechodzić przez jakąś lokację, której, mówiąc szczerze, nawet nie chciałem przechodzić, a nawet jeśli bym chciał, to nic tu prawdopodobnie i tak nie mogę osiągnąć ani zrobić, bo tak. Okej, okay. Nawet nie wiem po co tu tak naprawdę jestem. Okej, okay, dobra, to nie ma sensu. Ej, jeszcze raz, ponownie na spokojnie. Nie ma co się śpieszyć. Ale ogólnie mówiąc, widziałem tu gdzieś jakiś ten komórkę życia, czy nie? To są tylko takie zwykłe punkty, więc nic szczególnego. Okej, okay, fajnie, trochę światełka. Teraz tutaj. W sumie nie wiem dalej po co tu idę, ale no. Miejmy nadzieję, że tak, że coś się nie okaże bez sensu, bez użytecznej w ogóle. Dobra, cześć żabeł, pa żabeł. Cześć pajak, pa pajak. Ej. W sumie to trudne nie było jakoś szczególnie. Gorzej tylko z tym, że no. Ktoś mówi, że tutaj powinienem przyjść trochę później, patrząc na to, że tak, ta lokacja jest tak skonstruowana, że tutaj za te drzwi muszę przejść, ale nie mam jak przejść, więc no. Dobra, idę oczywiście dołem, bo ścieżkę dolną już znam. Na górze nie było tak dobrze. I cóż, już prawie 40 minut, więc chyba czy tego chce, czy nie, zaraz będziemy musieli no zakończyć na teraz. Oczywiście. Pozwólcie, że jeszcze przejdę dalej na to tą sekwencję. Zobaczę oczywiście co tu jest, jakie tam inne sprawy. Widzę kamień map. A kamienie map oznaczają to, że będę mógł zaraz mapę pewnie otworzyć, więc tak. O nie, nie. Nie, Ori. Wiecie, może ten kamień mapy przynajmniej trochę mi pomoże z ogarnięciem się. Dobra. I znowu jest żabu podobne coś wkurzające, ale no. Okej, okay, dobra. Mackostwór ten cały, tylko że wyskakujący z ziemi i plujący zawsze we mnie. Mini boss fight po prostu. Nic szczególnie trudnego, ale jednak mogę zaraz tu paść, więc. No, więc muszę być ostrożny. A nie, dobra, miałem tutaj zapis przed chwilę przed tym, więc nie jest tak źle. Chociaż nie będę ukrywał. A, to jest taki automatyczny zapis chyba, z tego co rozumiem. Dobra, to teraz pozwólcie, że spróbuję wykorzystać to. Serio? To tyle? Kosztuje mnie całą energię. Bije zaledwie tyle. Oj, nie mi będę z tego korzystał. I już teraz stwierdzam, że mam za mocne wibracje na padzie ustawione, bo wręcz po prostu ręce mi cały drżą od tego. Ale dobra, mniejsza z tym. I się udało, co? Drzwi easy po prostu. Jestem tu, gdzie miałem być, ale powiedzmy sobie szczerze, nie chciałem. Czy będę musiał tam zawrócić po te drzwi, wiecie, na dwie komórki, bo nie daje mi spokoju. Już coś pominąłem takiego większego. Ale dobra, mniejsza z tym. Jak mówiłem, pozwólcie tylko, że ukończę tą strefę. I w sumie może zakończymy dzisiaj na tym, że wstawimy w sumie mapę. Bo co, ja nie chciałbym po prostu, wiecie, aż przesadnie przedłużać. Bo no, zauważyłem, że
jak moi filmy są za długie, to też nie każdy chce je oglądać, więc starałbym się trzymać tak 30 parę minut, 20 parę, optymalnie co już i tak 40. Też powiem szczerze, że to nawet jest bardziej w hołdzie tradycji tego, że Oriego zawsze strasznie długiego robiłem i w ogóle. O, dobra, widać, że będzie powrót na szczęście. Swoją drogą dosyć sporo będzie ta lokacja. A, dobra, już widzę. Powiem wam szczerze, że tam właśnie nawet wprost wiem, że tam będzie drzewko umiejętności, więc chciałem kończyć, ale skoro tak dosłownie widać, że tam będzie nowy skill, to chociaż po niego pójdźmy i tuż po jego zdobyciu po prostu zakończymy. W sumie, jak tak sobie dobrze pamiętam i wspominam, to chyba Ori był pierwszą moją taką serią, na której ten standard 40 parę minut w odcinkach zaistniał. Okej, okay, muszę znowu to dawać, bo niestety, oczywiście, jestem idiotą, który nie zapisuje co 5 minut. Jakby mi tego Gotuk nie nauczył do tej pory. Co z tego, że w Returningu mam zapis 1000 któryś, a... No, często są zapisy nawet takie kilka pod rząd, że dosłownie parę kroków i kolejny. Dobra, mniejsza z tym, nie będę tu gadał o Gotikach. Skupmy się teraz na tym, co ważniejsze, czyli tak, na przechodzeniu Oriego. Okej, okay, tym razem szybko się udało, hura. Dobra, chodź żabeł, chodź żabeł, chodź żabeł. Trzeba bić, zabić. Okej. Okay. No jeszcze pajak, ale tym razem jestem tyle mądry, że zapiszę zanim zacznę z nim walczyć, bo wiem, że mógłbym tu umrzeć. I tak, dwa kamyczki, super. Otwieraj też się szybciej, proszę cię. Dziękuję bardzo, idziemy, cek. I teraz mapa pokazuje, że tam też coś jest. Aha. Nie zapisałem. Oczywiście. Dobrze. Spokojnie. Jakoś sobie poradzę. I teraz tak, tam... Wchodzić chyba nie ma za bardzo po co, ale i tak to zrobię, czemu by nie. Wiecie, lubię robić bezsensowne rzeczy, w szczególności tutaj. I okej, okay, teraz tak, no, hop. Hop, hop. I okej. Okay. Dobra. Hop. Idziemy dalej. Podstawowy glutek kolczasty to akurat nie problem. Kolejna rzecz, której nie mogę podnieść. A, spoko. Ja wrócić nie mogę. Czyli to drzewo już wiadomo, co nam da w końcu. Chciałem sobie nie tyle, co w końcu, to wiadomo, co nam da. Drzewo przodków. Leru tu spoczywa. Była zwinna, szybka. Przecinała przez powietrze, czy przemykała przez powietrze. No, tak, podwójny skok. Więc cóż. Powiem szczerze, wszystko idzie dużo szybciej niż pamiętałem. Powiem szczerze, tutaj podwójny skok akurat jest koniecznością. Ojej, teraz dopiero jak będzie fajnie. Tylko trzeba dobrze wykorzystywać te skoki, a nie robić byle co, byle jak. No nie mówcie, że dalej tam nie wejdę. Czy to musi być wykonalne na dwóch skokach? Dobra, jest wykonywalne. Dobra. Dobra, mamy podwójny skok. I w sumie... Wiem, no, wiem, że na tym ciu zdolności skończę, ale nie, no, wiecie co. Chociaż dojdę do tego, gdzie ostatnio zapisałem. Więc dobra. I teraz powiem szczerze, że mam też spory dylemat. Z jednej strony chciałbym jeszcze zdobyć te dwa punkty na to, ale... Skoro mamy... A nie, i tak nie będziemy mogli. Chociaż... Czyżby? Nie, dobra, możemy już całe drzewko tutaj zdobyć. Więc wiecie co, no... Chyba będę jednak się starał rozwijać mocno coś pod triple jumpa. Ale tak, mój pierwszy cel teraz chyba będzie chociażby ten dash czy coś. Zresztą się jeszcze pomyślę, póki co no... Póki co to na obecnie mam tyle, dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, takie standardowe schematy, no i trzymajcie się. Hej, hej!